my! Wiele lat Widzewie Łódź. Ta podróż do Łodzi wywołała jakieś wspomnienia? Na pewno było miło wrócić na ten stadion i być tam, zagrać mecz. Tym bardziej, że wygraliśmy tam i zdobyliśmy 3 punkty. To na pewno cieszy. I spędziłem tam trochę lat i wiadomo, miło było wrócić, miło było, nie wiem, znam tam trochę pracowników czy kolegów, pogadać z nimi po meczu. Ale najważniejsze to, że udało nam się stamtąd przywieźć 3 punkty, tak jak sobie to zakładaliśmy. Przed meczem, dość miły moment, wręczenie koszulki pamiątkowej. To chyba po to się gra, żeby właśnie zostać docenionym gdzieś w mieście za wiele fajnych, dobrych występów. No na pewno tak. Każdy z zawodników, nie wiem, gra po to, by grać jak najlepiej i by kibice go doceniali, czy sportowi, i to się liczy. No i nie wiem, jestem teraz tutaj i dalej będę robił to, co robię, i dawał z siebie wszystko, by i kibice Pogoni mnie kiedyś docenili. Gdy wchodziłeś na boisko, padał 3. gol. W takim razie jakie były założenia taktyczne na te ostatnie minuty meczu z Widzewem? Na pewno ten 3. gol uspokoił nas, to spotkanie, bo przy wyniku 2-1 no zawsze jest wielka niewiadoma, bo to w piłce różnie bywa i to wkradła się troszkę nerwówka, ale ten 3. bramka uspokoiła to spotkanie i no, mogliśmy strzelić jeszcze tam, nie wiem, nawet 2-3 bramki. No właśnie, końcówka spotkania, Robert Kojądowicz decyduje się na strzał. Gdy podawał, no prawdopodobnie byłby gol. Cieszyłbyś się po zdobyciu? No na pewno bym się cieszył, no skoro strzeliłbym bramkę i no to trudno, żebym był smutny, prawda?